Dziś jestem taka militarna, bo dziś będę walczyć. A z czym i z kim? Zaraz zobaczycie. Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, tobie dobrze w tym. Tak, właśnie tak. Dzisiaj ciężki temat, ale już od bardzo długiego czasu chciałam go poruszyć. Widzicie w tytule, porozmawiamy dzisiaj o presji idealnego wyglądu, o presji, która jest wywierana na nas wszystkie z różnych stron. To jest temat, który łączy zagadnienia psychologii, socjologii, historii, no, różne dziedziny tutaj dzisiaj pomieszam. Będzie też dużo dygresji, ale wszystko gdzieś tam w kontekście mody, ubrań, makijażu, generalnie naszego wyglądu, naszego wizerunku, też naszego samopoczucia. Bo wiecie co, już od około 2 lat zbieram się, żeby nagrać film na ten temat, bo ja tę presję na sobie czuję ogromną i myślę, że mimo tego, że Wy nie jesteście osobami takimi, które wystawiają się na ocenę innych, to też tę presję odczuwacie. I dzisiaj będę mówić o swoich spostrzeżeniach, o tym, co ja przez lata zaobserwowałam. No jestem ciekawa też, jakie Wy będziecie mieć zdanie w tym temacie, bo wiecie, a propos tej presji, to ja codziennie ją odczuwam i codziennie, wiecie, czytam o sobie. Jestem taka, siaka, niska, gruba, wieśniacka, nie umiem się ubrać, zakola, czoło, cera, nogi, wiecie, no po prostu wszystko. I to jest brzydkie, tamto jest brzydkie, a ja powinnaś być taka, powinnaś być siaka i tak dalej. I akurat myślę, że dziewczyny, które gdzieś tam tworzą w sieci i też częścią ich twórczości jest właśnie wygląd, myślę, że bardzo mocno tę presję odczuwają, ale myślę, że właśnie nie tylko ja ją odczuwam, Wy też, ale do tego za chwilę przejdę. Natomiast chcę też powiedzieć, że to nie będzie odcinek o hejcie i o takich, wiecie, negatywnych komentarzach. Nie. To będzie film a propos moich obserwacji, a propos nas, a propos dziewczyn, kobiet, tego, co my sobie no, totalnie niepotrzebnie robimy. Także jestem bardzo ciekawa też Waszego zdania. Oglądajcie do końca i koniecznie piszcie, co myślicie. No i co? Presja idealnego wyglądu. Uracki, zapraszam do oglądania. Zacznę od komentarza jednej z Was, od komentarza, który mnie zmotywował w ogóle do nagrania tego filmu w końcu, bo jak mówię, ja już o tym myślę od dłuższego czasu, ale to w sumie nie jest moja tematyka, bo to nie jest stricte, wiecie, moda i takie różne tematy, którymi się interesuje, ale jest to bardzo połączone i też we mnie, tak wiecie, się wzbierała chęć do nagrania, ale jest to komentarz jednej z Was, pozytywny dodam, który pojawił się pod filmem o naszej kolekcji z Tobą. Tam było trochę różnych komentarzy, że te ubrania pogrubiają, skracają, że po co sobie to robić, bla, 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 że wiecie, no nie są idealnie wyszczuplające, wysmuklające, a jedna z Was napisała coś bardzo ciekawego. Teraz tutaj ten komentarz zobaczcie, a ja go czytam. Piękna kolekcja, podoba mi się wszystko. Dziewczyny, skąd te teksty, że macie grube ramiona, szerokie plecy, że ubrania masakrują sylwetkę, że dodają kilogramów? Nie dajcie sobie wmówić, że krótkie nogi czy mocne plecy to jakieś mankamenty, które trzeba ukrywać. Każda sylwetka jest normalna i można ją ubrać jak nam się podoba. Nie nośmy ubrań po to, żeby udowodnić wszystkim, że jesteśmy szczupłe i wysokie. Dzisiejsza moda i fasony mają pokazać, że czujemy się ze sobą dobrze, nadają figurze specyficzne proporcje, często specjalnie ją poszerzają i deformują. Ubrania są często luźne i przeskalowane. Ramiona poszerzone, pokazujące nasz power. Spójrzcie na ubrania i modę jak na zabawę, a nie na udowadnianie otoczeniu, kto ma najlepszą sylwetkę. Bo jaka niby jest najlepsza? Kto to ustalił? Niech będzie inaczej, ciekawie, oryginalnie. Niech mózg staje w poprzek. Nie dajmy się szufladkować i nośmy dumnie wszystkie fajne, ciekawe fasony, jakie oferuje nam teraz moda. Powiem Wam, że ja to przeczytałam i aż po prostu podskoczyłam z wrażenia, bo mówię, kurczę, ja bym sama lepiej tego nie powiedziała. Ona po prostu ujęła idealnie to, co ja myślę w tym temacie i właściwie mogłabym skończyć w tym momencie ten film już, ale nie, bo to będzie początek, bo ja oczywiście rozkminiam, zastanawiam się, już też długo obserwuję różne zjawiska związane właśnie z tą presją taką, że trzeba być szczupłym, że trzeba być idealnym, że trzeba wyglądać jak, wiecie, wszystkie idealne dziewczyny. I tak właśnie dla przeciwwagi, zobaczcie tutaj taką rysunkową karykaturę okładki Women's Health. I zobaczcie, co tam jest napisane. Nie sądzisz, że jesteś gruba? Nawet jeśli zrobisz ten absurdalny trening, to i tak nie będziesz wyglądać jak ta pani z okładki, bo to jest Photoshop. 31 rzeczy do kupienia, byś bardziej podobała się facetom i tak dalej, tam są różne kwestie, ale to właśnie już od lat tak wygląda.
gazety, wiadomo, to jest karykatura, ale gazety, telewizja, reklamy, teraz też cały Instagram, wszystkie, wiecie, dziewczyny, blogerki kreują tak ogólnie idealny wygląd, mamy tak idealny, nierealny w ogóle ideał, schemat, do którego dążymy, że to wszystko na nas wywiera ogromną presję. I wiecie co, wydaje mi się też, że nasze reakcje na obserwowanie tego wszystkiego też często są nieświadome i my często nieświadomie kodujemy ten ideał, który jest właśnie głównie generalnie tworem photoshopowym, jako coś, co musi być, jako coś, co jest ładne, idealne, jedyne i właściwe. I powiecie, że dobra, to są media, to są gazety, telewizja, reklamy, internet, blogi i tak dalej, ja na to nie mam wpływu, na to, że ktoś na nas z zewnątrz wywiera presję. No okej, ale wiecie co, w konsekwencji na oglądania się przez lata tych nierealnych ideałów, my świadomie albo nieświadomie też bardzo często, bo to jest też ciekawe, bo to nie jest tylko tak, że my wiemy, co robimy, ale my też nieświadomie, podświadomie przyjmujemy to jako coś idealnego, jedynego, słusznego i prawdziwego i zaczynamy wywierać presję same na sobie, patrząc w lustro na siebie i też na innych wkoło. Zostawiamy niewybredne, niefajne komentarze, krytykujemy, oceniamy, czy w realu, czy w internecie. I ogólnie nie dość, że mamy ogromną presję na idealny wygląd, idealne życie z zewnątrz, to jeszcze po jakimś czasie zaczynamy same sobie i same innym to robić. Być dla siebie niemiłe, okropne, same sobie, dziewczyny dziewczynom, kobiety kobietom po prostu to robią. I się okazuje, że ta presja jest nagle po prostu z każdej strony. I jak nawet radzimy sobie z tą presją ze strony mediów, no bo mamy gdzieś tam mózg, tak? Mnie też oglądają, myślę, bardzo myślące, fajne widzki, jesteście super. I myślę, że dyskusja pod dzisiejszym filmem też będzie fajna, bo umiemy filtrować, co jest, wiecie, dobre, co nie, co jest przesadzone, co nie. Natomiast jeżeli nagle, zewsząd, z każdej strony mamy na sobie presję, komentarze, przytyki, właśnie niefajne, fajne i tak dalej, no to już jest niewesoło, bo zaczynamy same sobie tworzyć tą presję, a na to mamy wpływ. Na to mamy wpływ. Tego możemy nie robić. I właśnie od tej presji, którą same na sobie i na innych wywieramy, chciałabym teraz porozmawiać w szczegółach, bo to właśnie dotyczy między innymi mnie, ale też wszystkich, jak zaraz Wam pokażę, Was. No i właśnie, ja sobie tę presję podzieliłam na dwa aspekty. Na to, co mamy w głowach i na to, jak my te nasze myśli wyrażamy. Bo tutaj no, są dwie sprawy. I tak, na to, co mamy w głowach, to wiecie co, o tym można by mówić godzinami, bo tutaj mamy cały aspekt psychologiczny, wychowanie, dzieciństwo, kompleksy, pewność siebie i tak dalej. Ja w to nie będę wchodzić, bo na ten temat można nakręcić 10 filmów po prostu, ale film o pewności siebie ogólnie, o kompleksach chyba też nakręcę, bo może dzisiejszy film po prostu będzie takim pierwszym filmem z cyklu pogadanki różnego rodzaju, ale pogadanki związane z naszym wyglądem, żeby cały czas gdzieś tam się trzymać w moim temacie. Także tutaj to, co mamy w głowach, to jest jedno. Ale pamiętajcie, że to, że wszyscy jesteśmy inni, jest oczywiste i to, że my jesteśmy inni, oznacza, że każdy lubi co innego. Każdemu podoba się co innego i wiecie, jednemu podoba się grube, jednemu chude, jednemu krótkie włosy, jednemu długie włosy, jednemu czarne, drugiemu białe. I to, że ktoś ma inne zdanie niż Wy, podoba się coś innego, to jest całkowicie normalne i to jest super, bo inaczej byłoby nudno, wszyscy bylibyśmy tacy sami, gdybyśmy, wiecie, lubili to samo. Co więcej, przez to, że ludzie są inni, to na tą samą sprawę możemy patrzeć z różnych kątów i możemy w ogóle widzieć w tej samej, powiedzmy, osobie tutaj różne rzeczy. Ktoś powie, że ta osoba jest chuda, ktoś inny powie, że jest gruba, ktoś inny powie, że jest średnia, a ktoś inny jeszcze powie, że jest niska, tak? Bo w ogóle tuszy, powiedzmy, nie zauważy. I pamiętajcie, że na jedną sprawę można mieć różne spojrzenia i to, że mamy te różne spojrzenia, to jest właśnie bardzo fajne, bo to sprawia, że świat jest ciekawy. I to, że ktoś Wam się nie podoba, że uważacie, że ktoś wygląda źle Waszym zdaniem, że jest, nie wiem, za chudy, za gruby, że jest niezadbany według Was, że wygląda nawet, nie wiem, no według Was, tak, brzydko, obleśnie, niefajnie, fuj, o, co ona ma sobie, okropne. Wiecie, ja też mam takie myśli, ja też jestem człowiekiem, ale to nie daje Wam i mi prawa do tego, żeby tej osobie rzucać niewybredne komentarze, czy naprawdę w realu, czy w internecie. To nie to, że nam się coś nie podoba i że my uważamy, że coś jest niefajne, to nie znaczy, że macie, wiecie, kogoś piętnować ze względu na jego wygląd.
bo to nam nie daje do tego prawa. Tylko pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie nasza opinia, bo to nam się wydaje, że ta osoba wygląda źle. To nam się ta osoba nie podoba. I wiecie, takie zostawianie komentarzy, jeżeli ja na przykład o kimś myślę, że coś mi się nie podoba, albo nawet uważam, że ktoś wygląda, no nie wiem, obleśnie, okropnie i tak dalej, to ja w ogóle na ogół na początku chcę to zrozumieć, dlaczego tak jest, ale to jest jeszcze inna sprawa. Ja mam taki trochę analityczny umysł pod tym względem, ale zawsze mnie tak docieka, zastanawia dlaczego. Mniej oceniam, bardziej się zastanawiam dlaczego. Natomiast jeżeli nawet tak myślę, to ja w życiu bym tej osobie nie zostawiła komentarza w stylu zadbaj o siebie, masz brzydkie paznokcie, tak jak ja na przykład teraz mam paznokcie, które nie są ładne, bo po hybrydzie sama sobie próbowałam ją zdjąć i po prostu wyglądam jak nastolatka obgryzająca paznokcie. Mam w tej chwili paznokcie w takim stanie. Oczywiście nic złego jest w tym, że jestem nastolatką obgryzającą paznokcie, bo takie etapy w życiu czasami też przechodzimy. Ale nie do tego piję. Natomiast ja bym w życiu takiej osobie tego nie napisała, bo po co? Słuchajcie, to jest tylko, pamiętajcie, to jest tylko wasza ocena. Jeżeli waszym zdaniem coś jest brzydkie, złe, pogrubia, nie pogrubia, ktoś jest niefajny, to jest tylko i wyłącznie wasz punkt widzenia, który nic nie zmienia generalnie. A może wiecie, ta osoba na przykład dobrze się czuje ze sobą, z tym jak wygląda, z tym jak się prezentuje i nasz komentarz absolutnie nic nie zmieni, a zrobi jej się zwyczajnie po ludzku przykro. A może ta osoba eksperymentuje na przykład w tej chwili, gdzieś tam się otwiera powoli na różne fasony, na nie wiem, różne fryzury, różne makijaże, próbuje co jest dla niej fajne, a co nie. I taki kąśliwy, wiecie, niefajny, chamski komentarz sprawi, że ona się w sobie zamknie i że po prostu już nie wróci do eksperymentów i nie znajdzie dla siebie najfajniejszej, najwygodniejszej rzeczy, w której się najlepiej czuje. I ja zawsze się zastanawiam, po co? Po co ludzie komentują w taki po prostu chamski, niewybredny, niefajny sposób czyjś wygląd? Czy fryzurę, czy makijaż, czy w ogóle wygląd ciała, czy stylówki, czy wygląd? Po co to się robi? Dlatego, że to jest tylko ich opinia, to jest tylko ich opinia, która najprawdopodobniej nic nie zmieni. Napiszcie mi, dlaczego, po co według Was ludzie tak negatywnie, niefajnie, w bardzo taki właśnie kąśliwy sposób komentują wygląd innych. Po co? Po co? Po co po prostu sobie to robimy? Po co? Ale też powiecie zaraz, racka, marudzisz, negatywne komentarze, kąśliwe, bla, 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 przecież ty robisz taką pracę, a nie inną, wystawiasz się to, co robisz, do oceny, do komentarzy, pod krytykę innych. O co ci w ogóle chodzi z tym? Robisz, jesteś vlogerką, robisz zdjęcia, licz się, weź na klatę te wszystkie komentarze, licz się z reakcjami różnymi. No oczywiście. Wiecie, jest w takim podejściu, w takich uwagach trochę prawdy. Natomiast wiecie, ja się zgadzam na dyskusje, na argumenty, na konstruktywną krytykę, na krytyczne spojrzenie, na pozytywne, na negatywne, na wszystko, co dotyczy mojej twórczości, ale nie zgadzam się na to, żeby być, wiecie, czyimś workiem treningowym, żeby ktoś na mnie wyładowywał swoje negatywne emocje, albo żeby ktoś po prostu mnie wyzywał i piętnował mnie po prostu przez wzgląd na to, jak ja wyglądam. Na to ja się nie zgadzam. I a propos takich, wiecie, ogólnie negatywnych komentarzy i krytyki, no to ja w ogóle lubię. Ja lubię dyskusje, ja lubię, kiedy wy macie inne zdanie niż ja, bo to jest interesujące. Zwłaszcza, kiedy macie na poparcie go dobre argumenty, jakieś takie ciekawe. Dla mnie to jest rozwojowe. Ja w ogóle bardzo lubię czytać wasze komentarze, dyskusje. Możecie sobie zobaczyć pod filmami. 99,9% negatywnych komentarzy, mniej lub bardziej, wiecie, kąśliwych, bo często ta kąśliwa krytyka jest całkiem w kulturalny sposób napisana i to jest taka wbita szpila, wywierana presja. Ja wiecie, w kulturalny sposób ja to wszystko zostawiam, bo ja po pierwsze szanuję wasze zdanie, jakie by nie było. Po drugie, jak powiedziałam wam, lubię krytykę, zwłaszcza taką dobrą, już nie uszczypliwą, ale taką dobrą, która skłoni mnie do myślenia, bo ja potem chodzę, myślę, zastanawiam się i tak dalej. Nie taką, która sprawi mi przykrość, tylko rozwojową. Ja to po prostu lubię i cenię wasze zdanie. Natomiast to, na co się nie zgadzam, to właśnie na te wszystkie szpile, na to chamstwo, na szpile, na te takie kąśliwe uwagi, które są często autorytatywne, mówią mi jak jest, jaka powinnam być, co jest wszystko nie tak i tak dalej, które właśnie wywierają bardzo mocną presję na to, że ja się powinnam zmienić, że ja powinnam być wysoka, super chuda, mieć idealne stylówki, idealne do proporcji i tak dalej, tak? A no, otóż nie, bo ja nigdy nie byłam wysoka i chuda i nigdy nie będę. Ale ja siebie bardzo lubię taką, jaką jestem, tak a propos odcinka o pewności siebie. Może też kiedyś nagram. Natomiast na takie komentarze ja się absolutnie nie godzę, na takie właśnie opresyjne komentarze i wywołujące presję na temat mojego wyglądu albo czyjegoś wyglądu. No i wiecie co, tak czytając, analizując tysiące komentarzy, doszłam też do wniosku, że właściwie to samo można przekazać w różny sposób. Tę samą uwagę negatywną, powiedzmy,
albo taką niezgadzającą się ze mną, tutaj będę mówić o swoim, bo takim jest najprościej przykładzie, można wyrazić w taki sposób, który nadal będzie nie zgadzał się ze mną, ale będzie w miarę neutralny, a można ją wyrazić w sposób, który będzie na maksa opresyjny, chamski, albo który właśnie będzie wywierał na mnie presję. Teraz podam Wam przykłady, co mam na myśli. Ciekawe jestem, czy też na przykład to zauważyłyście. Możecie napisać, że ta sukienka jest babcina. Jest babcina, nie podoba mi się, Racka, jest babcina. A możecie napisać, wyglądasz w tej sukience jak stara baba. I widzicie, jeżeli napiszecie mi, ta sukienka, te sukienki są babcine, Racka, w ogóle mi się nie podobają, to ja sobie myślę, spoko, to jest Wasze zdanie, Wasz gust, Wasza opinia. Mi się bardzo podobają, Wam nie muszą, jakby spoko, nie mam żadnego z tym problemu. A jeżeli napiszecie, wyglądasz jak stara baba, to już jest wywieranie na mnie presji, że ja powinnam wyglądać młodo. Bo kobieta powinna zawsze wyglądać młodo, nie jak stara baba, bo stare baby są złe, co w ogóle jest strasznie też nieetyczne. Ale to już jest presja młodego wyglądu, czyli to, co wbijają nam media od lat. Możecie na przykład też napisać, ta sukienka jest okropna, albo w tej sukience wyglądasz okropnie. To jest też różnica, bo Wam się może ta sukienka nie podobać. Napiszecie mi, Racka, ta sukienka jest okropna. No sorry, ja sobie myślę, spoko. Waszym zdaniem jest okropna, moim zdaniem jest piękna. Mamy różnicę, ale taki jest świat. Jest przynajmniej ciekawie. A jak napiszecie mi, że wyglądam okropnie, to już jest przytyk i presja na to, że powinnam wyglądać ładnie, pięknie, idealnie, bo Waszym zdaniem jest okropnie, no to jest źle, tak? Po prostu. Także to naprawdę można wyrazić w różny sposób, to jest mocno kwestia retoryki i też w ogóle często komentarze, które właśnie piją do czyjegoś już bezpośrednio, ty wyglądasz tak czy siak, zawsze są bardziej nacechowane, tak wiecie, opresyjnie, ale jeszcze powiedzmy, zejdźmy na taki neutralny grunt komentarzy, porównania komentarzy, które nie będą dotyczyć mnie jako osoby. Możecie napisać, Racka, te spodnie skracają, pogrubiają, dodają 10 kg. A możecie napisać, Racka, ale te spodnie to są tylko dla chudych i wysokich dziewczyn. I widzicie, tutaj nie dotykacie mnie bezpośrednio, ale jeżeli napiszecie, Racka, te spodnie, a propos Obelixów, powiedzmy, albo boyfriendów, skracają i pogrubiają, no to jest fakt, no bo te spodnie ten fason skraca i pogrubia. Ja mu sobie myślę, spoko, luz. O tym wiem, każdy, kto ma lustro, kto założy takie spodnie, o tym wie. To jest, wiecie, neutralne. A jeżeli ten drugi komentarz weźmiemy, Racka, te spodnie są tylko dla wysokich i chudych dziewczyn, no to tu już mi sugerujecie, wywieracie na mnie presję, że ja powinnam schudnąć, żeby nosić te spodnie, no bo urosnąć nie urosnę, wiadomo, szkoda. Ale że ja wyglądam w nich źle, bo powinnam schudnąć, tak? Jakby, bo jestem za gruba. I to już jest, widzicie, komentarz, który wywiera presję. Więc to jest naprawdę często mocno kwestia retoryki. Bo to, że my te presje i że takie dążenie do idealnego wyglądu w tych głowach mamy przez lata wychowania, mediów i tak dalej, to jest fakt. No i z tym naprawdę ciężko walczyć. Ale to, jak w jaki sposób komentujemy, to zależy od nas. Skupcie się czasami, przyjrzyjcie się swoim komentarzom, swoim myślom nawet, że jedną rzecz można powiedzieć co neutralnie, nie krzywdząc siebie i wszystkich wkoło, ani osoby danej, ani innych, a można właśnie zrobić to w sposób bardzo, bardzo taki opresyjny i nieprzyjemny. I co jest też takie istotne a propos tych komentarzy, co zauważyłam, to jest to, że te komentarze nie dotyczą tylko mnie, one nie dotyczą tylko twórców internetowych, bo wystarczy sobie poczytać dyskusje pod różnymi filmami, pod różnymi postami, zdjęciami, gdziekolwiek w internecie, dziewczyny wobec siebie są bardzo niefajne. Czyli to nie dotyka tylko mnie, ale to dotyka wszystkich Was, bo piszecie same sobie niefajne komentarze. Ty jesteś taka, widziałam Twój Instagram, jesteś taka i tak dalej. Wiecie, to nie jest tylko problem blogerek, vlogerek, taki wiecie, one mają idealne życie, a tu wymyślają, że trochę hejtu, trochę niefajnych komentarzy się pojawia, już afera. Nie. To jest problem, który dotyczy wszystkich nas. Zwróćcie uwagę na komentarze pod filmami dziewczyn, pod zdjęciami dziewczyn. Dziewczyny same sobie też to robią. Też komentują się w niefajny sposób, robiąc mega przytyki i piętnując siebie nawzajem a propos swojego wyglądu. Nie tylko tę osobę główną, powiedzmy vlogerkę, twórczynię, aktorkę, kogoś powiedzmy, kto ten swój wizerunek do oceny wystawia. I to jest coś, co ja zauważyłam dawno i co jest też bardzo niefajne. I zaraz też pewnie napiszecie, że Racka, ale przecież ty sama przez lata nagrywałaś poradniki, nadal nagrywasz, jak świetnie wyglądać, do sylwetek, też jesteś częścią tej presji tak naprawdę, bo mówisz nam, jak jest, mówisz nam, jak mamy wyglądać. No i słuchajcie, jakby, otóż nie, to tak nie jest. Ja, jak wiecie, przez lata nagrałam już setki poradników sylwetkowych, bardzo dużo i
Po jakimś czasie nagrywania tych poradników, co jest dobre dla danej sylwetki, doszłam do wniosku, że ja się stałam trochę więźniem swoich porad, więźniem swoich poradników, bo ja nagrywając je miałam jak najbardziej dobre chęci. Ja nie mówiłam nigdy, że to jest jedyna dobra, fajna opcja, że musicie tak wyglądać, że to jest prawda objawiona, że można tylko tak albo jest źle. Nie, ja zawsze chciałam pomóc dziewczynom, które mają wątpliwości, które się pytają, a takich pytań było mnóstwo. Bo wracając znowu do początku mojego filmu, te presje idealnego wyglądu mamy zewsząd. I wy chcecie wyglądać idealnie, chcecie wyglądać dobrze. Dlatego ja, wiedząc ile dostaję próśb, zaczęłam robić i kręciłam te poradniki. One też cały czas się wyświetlają, świetnie się oglądają. Wiem, że jesteście mi za nie bardzo wdzięczne, ale można odnieść wrażenie, że tworząc te poradniki też zaczęłam tworzyć presję, że musi być tak, a nie inaczej. Jak sylwetka gruszka, to trzeba chować biodra. No oczywiście, że nie. I ja już, słuchajcie, od pewnego momentu w tych filmach, tak od połowy tych poradników mniej więcej, od 3-4 lat, prawie w każdym filmie mówię, że ja chcę pomóc tym osobom, które potrzebują pomocy, ale nosimy to, co chcemy. Bo najważniejsze jest to, żeby nie wyglądać szczupło i w ogóle idealnie w proporcjach i nie żeby się wysmuklać. Tak jak powiedziała jedna z Was słusznie w tym początkowym komentarzu inspiracyjnym, który przeczytałam, celem ubrania nie jest, wiecie, jak najchudsze, jak najzgrabniejsze wyglądanie, nie, tylko czucie się fajnie w swojej skórze. I ja już od wielu poradników za każdym razem o tym mówiłam, bo ja po prostu zauważyłam, że wy tak za bardzo bierzecie autorytatywnie, co ja mówię, że za bardzo jakby myślicie, że tylko tak ma być. I potem ja dostaję komentarze, że Racka, ty radzisz co innego, a ubierasz się totalnie nie do swojej sylwetki, skracasz się, pogrubiasz, lubisz te boyfriendy, lubisz to oversize, jak ty wyglądasz, co to za stylistka, co radzi innym, a sama się ubrać nie umie. A to tak nie jest. Bo ja od zawsze miałam w głowie to, że ubieramy się dla siebie, ubieramy się wygodnie, tak żeby nam było fajnie, a nie żeby się wyszczuplać. A poradniki sylwetkowe są dla tych z Was, które chcą, które mają wątpliwości, które chcą skorzystać, które chcą się dowiedzieć czegoś nowego, które chcą być pewne, że będą wyglądały po prostu jak najkorzystniej względem swojej sylwetki. Ja na przykład właśnie jestem doskonałym przykładem. Ja wiem, co ja mam założyć, żeby wyglądać szczupło, wiecie, chudo i powiedzmy tak, jak wszyscy od tego wymagają i się wysmuklić, ale ja na przykład nienawidzę obcisłych rzeczy, ja nie lubię dopasowanych, taliowanych rzeczy i tak dalej. Mogę się wcisnąć, wiecie, w jakąś taliowaną sukienkę, założyć wysokie obcasy, żeby wszystkie linie mi się zgadzały i tak dalej, się wysmuklić na maksa, ale ja cały dzień w takich ubraniach będę myślała tylko o tym, żeby je jak najszybciej zdjąć i żeby założyć coś wygodnego. Ja się będę źle czuła, będę miała skrępowany język ciała, będę po prostu cały czas nie czuła się sobą i jak szanie to wysmuklenie. Ja wolę założyć coś, w czym ja się czuję dobrze, bo wtedy, wiecie, mam fajny vibe, jestem szczęśliwa, zadowolona, chcę mi się żyć, a nikt nie zauważa tego tak naprawdę w życiu prawdziwym, czy ja wyglądam na 10 kg grubszą, czy nie, no co wy. Także wiecie, ja tu akurat jestem dobrym przykładem tego, żeby nosić to, co chcemy, żeby właśnie mieć otwartą głowę, eksperymentować, żeby gdzieś tam nosić się tak, żeby nam było dobrze, a nie żeby po prostu dopasowywać się do tej zewnętrznej presji. A poradniki są dla tych z Was, które chcecie z nich skorzystać. Także tutaj ja widzę to w ten sposób. A jeszcze chciałam jedną rzecz poruszyć, kolejną, czyli komentarze właśnie niewybredne, kąśliwe, ale takie podszyte troską o czyjeś zdrowie. Kochana, to jest niezdrowe. Niezdrowe promowanie nadwagi i otyłości. Nie no, musisz schudnąć, to jest niezdrowe, wiesz, będziesz się lepiej czuła i tak dalej. Musisz zacząć inaczej jeść, bo masz pryszcze, masz takie słabe włosy, to na pewno dieta, na pewno się źle odżywiasz, jesteś za chuda, no musisz przytyć po prostu, bo na pewno jesteś niezdrowa. Wiecie, jak ja już czytam te komentarze, to mi słabo, bo zawsze sobie myślę, że po pierwsze, droga dziewczyno, droga kobieto, zajmij się swoim zdrowiem, tak? Jakby Twoje zdrowie jest najważniejsze. Dlaczego Ty się martwisz o coś, co tak naprawdę nie jest Twoją sprawą? Bo zdrowie jest rzeczą, która jest bardzo prywatna, która jest bardzo intymna. I wiecie co, pisząc komuś takie komentarze, możecie sprawić tej osobie dużo większą w ogóle przykrość niż wszystkie inne, bo nie wiecie, co jej dolega. Nie wiecie, na co ona jest chora, nie wiecie, z czym ona się zmaga. To jest bardzo niefajne po prostu troszczyć się o czyjeś zdrowie tam, gdzie to nie jest proszone. To jest w ogóle bardzo niekulturalne. Jeszcze tak a propos tej całej presji, którą wywierają na nas media, no to słuchajcie, też taki temat do przemyśleń. Niby nadwaga i otyłość jest niezdrowa, tak? Czemu promujesz nadwagę? Czemu promujesz otyłość? To jest niezdrowe. A niedowaga i ekstremalna chudość jest zdrowa? To, co wszędzie w mediach widzimy? To, co jest niby wzorcami? To jest zdrowe? Słuchajcie, żadne ekstremum nie jest zdrowe, ale wszyscy dążymy do tych niezdrowych, niedowagowych ideałów, a mówimy, że nadwaga jest zdrowa. Więc jakby
tutaj też jest na maksa, niezdrowa, tutaj też jest na maksa zachwiana równowaga, ale proszę Was, tak następnym razem, jak przyjdzie Wam do głowy napisać komentarz właśnie o czyimś zdrowiu, ugryźcie się w język, bo nigdy nie wiecie, dlaczego ta dziewczyna jest taka szczupła i chuda, dlaczego ma taką, a nie inną cerę, dlaczego ma nadwagę. To jest bardzo, bardzo niefajne i niekulturalne. I już tak zbliżając się ku końcowi, chciałam tylko podsumować, że dziewczyny, nie dajmy sobie zrobić prania mózgu w stylu właśnie ta karykaturalna okładka Women's Health. Bądźmy dla siebie miłe, bądźmy dla siebie wyrozumiałe, nie oceniajmy się, wspierajmy, bo to jest kolejny obszerny temat, ale my i tak mamy w życiu ciężko. Setki lat po prostu bez prawa głosu, nierówności, non-stop udowadnianie całemu światu swoje wartości tylko dlatego, że jesteśmy kobietami, bo jesteśmy generalnie traktowane gorzej. Później wiecie, dzieci, prace w domu, które często to my wykonujemy, za które nikt nam nie płaci, a to jest normalna płaca, praca. My i tak mamy w życiu naprawdę bardzo ciężko i warto, żebyśmy się wspierały nawzajem, a nie żebyśmy sobie jeszcze te presje dokładały, wbijały szpile i tak dalej. I jeszcze Wam powiem o takiej niefajnej myśli, którą też koło siebie czasami słyszę, na ogół od starszych babek, ale, no ale jednak słyszę to regularnie, albo czytam gdzieś tam, że kobiety mają takie podejście, że ja miałam ciężko, ja przeżyłam, nie będę jej pomagać, niech ona też przeżyje to, co ja, bo ja miałam w życiu tak ciężko. I faktycznie sobie nie pomagają, jeszcze sobie nogi po prostu podkładają i tak dalej. Bo ja miałam ciężko, niech ona też tak ma, niech ona zobaczy, jak to jest. A wiecie co? Mając takie podejście, najgorsze z możliwych, według mnie, sprawiacie, że nic nigdy się nie zmieni. Podtrzymujecie nasz i tak nie do końca fajny status quo. I pamiętajcie, że jeżeli macie takie podejście, że któraś z Was ma takie podejście, mam nadzieję, że nie, ale jednak, albo słyszycie je w koło od bliskich osób, to może spróbujcie im uświadomić, że z takim podejściem sprawiają, że ich córki, ich wnuczki, ich prawnuczki, wszystkie bliskie im kobiety będą miały w życiu tak samo ciężko, jak miały one. I czy na pewno tego chcą? Bo ja bym tego na przykład dla mojej córki absolutnie potencjalnej, bo to nie wiadomo, absolutnie nie chciała. Nie chciałabym tego dla mojej chrześnicy małej i dla wszystkich innych dziewczynek. Dlaczego one mają mieć tak jak ja, skoro mogą mieć lżej, bo mogę być dla nich wsparciem? I jeszcze wiecie, to tak spontanicznie na sam koniec. Przypomniała mi się taka scena i w ogóle serial Seks w Wielkim Mieście. Nie miałam tego tu rozpisanego na kartce, ale tak mi się przypomniało, jak mówiłam do Was teraz, że to jest fajny serial, oczywiście to jest klasyczny serial, który też ma wiele negatywnych jakby cech, wiadomo, jakby go tak moralnie rozkminiać. Natomiast wiecie, co jest piękne w tym serialu? Kiedyś o tym czytałam fajny artykuł, że nie te ubrania, nie Nowy Jork, nie imprezy, nie ciuchy, nie buty i tak dalej, tylko ta przyjaźń między nimi, to wsparcie, które one sobie dają przez lata, to jakie są dla siebie, jak się wspierają, jak sobie pomagają po prostu, jakie są dla siebie po prostu kobiety, idealne wsparcie kobiet pokazuje ten serial. Już abstrahując od całej tej wizualnej otoczki i od tego wszystkiego, co się w tym serialu dzieje. I to właśnie jest clue tego serialu. To wsparcie i to, że kobiety są dla siebie po prostu mega nieocenioną pomocą. I jeszcze a propos wyglądu, jest tam taki jeden fajny odcinek, on też mi się właśnie teraz przypomniał, kiedy Miranda urodziła swojego synka i one wszystkie wybrały się do takiej miejscowości, gdzie były nie do Las Vegas, tylko do takiej podobnej miejscowości, gdzie było kasyno, no i wszystkie sobie wyszły. Ona pierwszy raz od urodzenia tego synka właśnie gdzieś z nimi wyjechała, no i wiadomo, miała gdzieś tam ten baby fat, była grubsza, no bo jeszcze nie schudła po ciąży, bo to tam minęło tam jakiś krótki czas, kilka miesięcy. No i jakiś koleś powiedział do niej, podczas kiedy były wieczorem tam w kasynie, grały sobie, bawiły się, spędzały dobrze czas, że przesuń się, ty grubasko. A one tak na niego się spojrzały, Carrie tak się wkurzyła i mówi do niego: grubasko? Spójrz na siebie, ona przed chwilą urodziła dziecko, a what is your excuse? A koleś też nie był chudy. I to pokazuje, że tam, wiecie, nie było oceniane, nie było przytyków w stylu w tyle miesiąca minęło, mogłabyś schudnąć, to w tej ciąży ci się przytyło, bla, bla, bla. Nie. Tam było po prostu bezwarunkowe wsparcie. I tego Wam, dziewczyny, życzę. Żebyście się wspierały, żebyście były dla siebie miłe, żebyście się nie dały tej presji, nie wywierały presji na sobie, nie wywierały presji na innych, bo wtedy wszystkim nam będzie łatwiej. Ja sobie też tego życzę, bo też przez lata wychowania, obserwowania mediów, bycia w tym środowisku, też mam tendencję wywierać
nakładania na sobie i na innych presji, ale staram się powstrzymywać po prostu tutaj jak mogę, bo wiem, że jeżeli będę to robić, to po pierwsze będzie mi źle, a po drugie, bo to do niczego nie prowadzi, nigdy nie jest się idealnym, zawsze czegoś brakuje, a po drugie, no nie chcę, żeby po prostu kolejne pokolenia kobiet źle się czuły ze sobą. Także tak, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. No tutaj myślę, że było duże pomieszanie z poplątaniem, ale jakoś mam nadzieję, że zrozumiałyście, o co mi chodzi. Piszcie, co myślicie w tym temacie. Piszcie jeszcze, na jakie tematy właśnie ponagrywać tego typu filmy, bo ja mam dużo swoich obserwacji. Właśnie jedną z nich jest samoakceptacja i pewność siebie też, więc też nad tym filmem będę teraz myśleć. No i tak, piszcie, co myślicie, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie i do zobaczenia za 2 tygodnie. Nie, dlatego, że teraz jedziemy na kilka dni do Wrocławia. Trochę boję się tego wyjazdu z wiadomych względów, ale jedziemy. Także następny odcinek, albo może nawet odcinki, zobaczymy, co się uda nagrać, będą za 2 tygodnie. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa.